a przy telefonie Benedykt Pączka, ojciec Benedykt Pączka. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Ojca Benedykta Pączkę znają Państwo z relacji ze Środkowej Afryki. Teraz jest w Polsce, odpoczywa, ale za chwilę z powrotem wróci do Afryki. Co tam zastanie? W Afryce, co zostaniemy, no zobaczymy, nie? Jak dojedziemy na miejsce, to się zobaczy, co zostało z tego, cośmy zostawili. Więc już niebawem, bo w piątek wylatujemy razem z moim przyjacielem, Kłakiem Środkowoafrykańczykiem, który jest razem z nami, i trzema muzykami, którzy jadą do mojej szkoły muzycznej. Powiem tylko tyle, że jest to pierwsza szkoła muzyczna w tym kraju, i trzech muzyków, właśnie dwóch muzyków z Warszawy, jeden z Dublina, zagości już niebawem na ziemi afrykańskiej. Ta pierwsza szkoła muzyczna od kiedy funkcjonuje? Funkcjonuje ta szkoła muzyczna od 3 lat. Założyłem ją właśnie 3 lata temu. Funkcjonuje przy naszym klasztorze i mamy obecnie 54 dzieci, które uczą się w tej szkole. I przyjeżdżają nauczyciele muzyki z Polski, czy też przyjeżdżają z Polski dzieci, żeby się uczyć muzyki afrykańskiej? Przyjeżdżają tylko nauczyciele z Polski, dzieci, no jest to trudna sprawa, no ale tak mówiąc szczerze, to właśnie nauczyciele przyjeżdżają na takie 4-miesięczne kontrakty do nas, nauczyciele wykształceni, którzy no dają tą początkową bazę taką naszym dzieciakom, które uczą się muzyki. Co to znaczy nauczyć się muzyki? To znaczy uczyć się nut, uczyć się zapisu nutowego, uczyć się instrumentów, grania na instrumentach. No to takie te wszystkie sprawy, które tutaj znamy oczywiście, a tam w Afryce są to takie pierwsze rzeczy, które niektóre nawet może takie rzeczy odkrywcze, jak trąbka. Odkrywaliśmy niedawno trąbkę, saksofon. To są instrumenty, które pierwszy raz dzieci widzą. Czy jakiś zespół udało się stworzyć? No nie zespół właśnie, nie tworzymy zespołów, tylko tworzymy szkołę muzyczną, czyli pierwsza klasa, druga klasa, trzecia, i ta szkoła muzyczna, czyli edukacja konkretna, uczenie nut, czytanie tych nut, zapisywanie nut, rytmika, kształcenie słuchu, no tak jak w szkole muzycznej, nie? Także to jest jakby naszym takim celem i punktem, żeby właśnie od tego wychodzić i do tego dochodzić. Też, żeby każde dziecko mogło wziąć nuty, przeczytać te nuty, może coś zapisać później, i żebyśmy mogli kształcić fachowych muzyków. I gdzie jest ta szkoła? Szkoła jest w Republice Środkowoafrykańskiej, w miejscowości Buar. To jest takie miasteczko na północnym zachodzie kraju. Tego kraju można sobie w internecie wpisać, zobaczyć. Buar, Republika Środkowoafrykańska. I tam zobaczycie takie miasteczko, piękne miasteczko położone na wzgórzu, na 1200 metrach nad poziomem morza. I tam jesteśmy, tam uczymy. Bezpieczne miejsce? Czy bezpieczne miejsce? Tak, jest bezpieczne miejsce. Mamy w tej chwili ponad 1000 żołnierzy Wojsk Narodów Zjednoczonych, również armia się teraz środkowoafrykańska kształci, więc jest bardzo, bardzo bezpiecznie. Bardzo, bardzo bezpiecznie, zupełnie tak jak na ulicach Warszawy, ale rzeczywiście, czy do Republiki Środkowej Afryki wrócił pokój? Tak, cieszymy się, że jest pokój, że mamy ten pokój, że on jest, i rzeczywiście myślę, że to jest najważniejsze, o co my musimy zabiegać też, i ta szkoła muzyczna, która jest, ona też jest takim wyrazem pokoju, nadzieją taką, że coś możemy dobrego, pięknego robić. Jak Państwo dobrze wiecie, to przez muzykę możemy pięknie mówić o tym pokoju, i wtedy, kiedy Polska przeżywała trudne chwile, też powstawały różne piosenki, jak chociażby Jacka Kaczmarskiego, piosenki mówiące o tym, żeby ten pokój wrócił do naszego kraju. My tak samo bierzemy tą naszą szkołę muzyczną i śpiewamy o pokoju. W tym roku też udało nam się nagrać płytę i ta płyta jest dostępna. A gdzie? Płytę możemy znaleźć na internecie, możemy ją znaleźć w sklepie muzycznym Tryton. Płyta nazywa się Zamiast Broni. Nagraliśmy pierwszy album z 12 piosenkami. W tej chwili przygotowujemy się do takiej wielkiej akcji w październiku, ponieważ papież Franciszek ogłosił nadzwyczajny miesiąc misyjny, więc ja jestem misjonarzem i tą płytę chcemy sprzedać w Polsce i tym efektem zarobić na naszą szkołę muzyczną, na budynek, bo nie mamy takiego budynku,
żeby wybudować szkołę. Więc zapraszam Państwa, żebyście sobie weszli na stronę internetową tryton.pl lub Fundacja Dzieci Afryki, tam można przez internet zakupić taką płytę. Można się do mnie odezwać na Facebooku, wpisać Benedykt Pączka, wpisać do mnie informacje, można taką płytę zamówić. Chętnie wyślemy i podzielimy się tym radosnym śpiewem i cegiełką na budowę szkoły muzycznej. Cieszy się ojciec, że za chwilę będzie z powrotem w Afryce? Tak, już cieszę się, ponieważ ja chcę wam powiedzieć, że w Polsce sprawy szybko biegną. To naprawdę jest taki pęd życia. A w Afryce żyje się spokojnie. Na wszystko jest czas. I na muzykę, i na odpoczynek, i na to, żeby też spotkać się z ludźmi. Tutaj natomiast biegamy szybko. Jedna sprawa, druga, dziesiąta, dwudziesta. I powiem wam szczerze, że przez 3 miesiące, które jestem trochę zmęczony. Więc wracam do Afryki, żeby odpocząć. To dlaczego tylu mieszkańców Afryki chce zamieszkać w Europie? Ponieważ oni myślą o pieniądzach, tak myślę, nie? Że jest lepiej trochę, że można wszystko dostać. Rzeczywiście, no... Nie wiedzą o tym, że naprawdę, myślę, że bardzo dużo ludzi z Afryki nie wie o tym, że będąc w Europie trzeba naprawdę pracować, żeby zarobić na życie. Myślę, że nie są świadomi tego. Bo w Afryce nie trzeba pracować? W Afryce trzeba pracować, tylko ta praca jest trochę inna. Tam się pracuje krócej, tam się pracuje raczej do południa. Tam nikt nie pracuje 8 godzin. Do nas pracownicy przychodzą o godzinie 7 i kończą o 12. Koniec, to jest ich praca. Zarabiają trochę na życie, nie muszą się bogacić, nie muszą budować super domów, nie muszą rozwijać swoich biznesów, ale żyją prosto. Afrykańczyk liczy tak naprawdę na to, żeby coś dzisiaj włożył do garnka i żeby miał co zjeść. Także tak to mniej więcej wygląda. U nas natomiast jest wielki pęd. Jak tu zarobić, jak zrobić kolejny biznes, jak pomnożyć te pieniądze, gdzie coś jeszcze zrobić i tak naprawdę na koniec czasem się zdarza, że zdawał serca i biznes się już kończy. Ale gdyby tak nie było, to kto by się złożył na tą szkołę muzyczną w centralnej Afryce? No właśnie, to jest pytanie. Ja myślę, że też ci wielcy biznesmeni się nie składają na szkołę muzyczną, tylko ci prości emeryci, tak po 3 miesiącach mogę powiedzieć, że nie spotkałem takiego dużego sponsora, który by na przykład powiedział: bracie Benku, przecież to jest świetna sprawa za szkoła muzyczna i ten 1 000 000 złotych wyłożę. Ale spotkałem bardzo wielu ludzi prostych w kościołach, kiedy głosiłem kazania, kiedy sprzedawałem płyty. 35 zł myślę, że każdy emeryt mógłby wyłożyć na taką szkołę. I w większości są to tacy ludzie, bardzo prości, zwykli. Ziarnko do ziarnka, zbierze się miarka. No i mniej więcej tak moja kwestia wyglądała i duże inwestycje czy budowle powstają właśnie takich drobnych ofiar. I im więcej tych ofiar, tym więcej możemy wybudować. To prawda. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Radio Wnet. I myślę, że usłyszymy się w porankach, kiedy ojciec Benedykt Pączka, kapucyn, będzie w Afryce.